Cześć wszystkim! Znowu po 7. Nasze ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Tutaj nie zeszliśmy w przednim odcinku. Przypominam, dalej szukamy dziecka oraz kufra. W tej lub innej kolejności. Tak. Kolejne dragi. Może znajdziemy je. Animat. Skuba deszczu. Okej. Chcą chyba kogoś przywrócić. Dobra, zobaczmy, jak podnosi się na wrażeniach do tego. Tak. Tak myślałem. Ale zobaczymy, jak odporność na ogień. Dobra, ty również mało się przydać, skoro są odporni na... uciekasz z walki, co? Nie przerywaj walki, walcz! Okej, chcę jakimiś piorunami. Zobaczmy, szumieli. Akcja obrażeń. Wybuchowe powinny najlepiej działać. Dobra. Co możemy zrobić? Właśnie, zapomniałem sprawdzić, jak działa na niego. Nie wiem. Okej. No jeszcze raz. Teraz będziemy w tych animatów walić. Okej. Możemy zmienić broń. Przedbiera. No się nie wiem. Dajmy sobie radę. Możesz go przewrócić. Możesz. Fajnie. Ale sobie niezbyt będę z tego deszku. Okej. Nawołałem z tego deszczu, ty zajdziesz animatu pod tyłu. Wiesz, możesz im zadać jakiekolwiek obrażenia. Czy jest do zguby deszczu. To są nieważliwe. Mam wrażenie, że to jest. Au! Nawet nie zauważyłem, jak paladyn nie będę wyrwał. Okej, poradzi sobie. Okej. Nie straci punktów zdrowia, ale przeżyję. Zobaczmy, co my tu mamy. Engwitańska tarcza. Teraz się temu przyjrzymy. Pierwotna woda. Okej, taki składnik alchemiczny. Wiążąca miedź. Okej. Trzaskana zbroja animatu. Cokolwiek? Engwitański sztylet. Okej, zobaczymy. Hey there. Co to jest? Więc tak. Mała tarcza, odbicia 10, celność minus 10. Średnia tarcza. Jak to wygląda z twoją? Mech. Okej. Śmieć. Jak to w porównaniu do stiletów wygląda? Obrażenia mniejsze, szybkość taka sama. Ma dodatkową celność. Ale mech. Hey there. Da? Do cegieł i desek przywarły małże. Ich mórz lasu tak ostrze, że można się pokaleczyć. Ok.
Okej, co tutaj mamy? Trzona genwitańskiego perła. Okej, tylko szukaliśmy. Czy tu jeszcze zobaczymy może? Nasada engwitańskiego perła. No, okej, kolejny animat. Wow, to się zaczął. Wspomniałem, że wszyscy mieli bronię. Okej. Okej, to cię z walki wyłączy, więc to wyłączymy. Możesz przejść, możesz. Dobra, wrócimy z Braviary. Już możemy. Just say the word. Możesz do nich strzelać, prawda? Możesz. Okej. Paladyn ściągnął na siebie większość. To dobrze. Możemy oślepić kogoś. Już możemy. Just say the word. I skuba deszczu rzuciła się. Kogoś chyba na paladyna od tyłu. Tak. No dobra, przeżyję. Jakie to zadawało obrażenia? Efekty obrażenia bazowe. Bazowe, okej. Okay. Że powinno całkiem nieźle działać te zguby deszczu i resztę rzeczy. Tak, świetnie działa. Dobra, jeszcze jedno puścimy. Okej, okay, tak. Okej, okay, ten się rzucił na łuczyka, ale przeżyje. Okej. Okay. Jeszcze jeden miecz użyjesz, żeby się trochę podleczyć. Wszyscy się biją, dobra. Okej, okej. Czy możemy go zamrozić? Średnio to zadziałało. Draśnięcie. Okej. Okay. Jeszcze raz. A nie, okej, okay, dobra. Okej, okay, paladyn obrywa mocno. Może sam się podleczyć. Fajnie. Okej, okay, ci animaci się chyba podleczyli jakoś również. Wiesz co? Spróbuj go. Okej, dobra. Możemy jakieś małe posiłki. Przywołać. Okej, okay. I się zajmą tym. Okej, okay, jeden animat padł. Zajmą się drugim. Szkielety zajmą się tymi duchami wolnymi. Okej, okay, oni mają również dobrą porność na ciepłe. Aha, paladyn obrywa. Może się podleczyć również czymś. W sumie to jest dwa razy na potyczkę, więc whatever. Okej, to wal. Okej. Dobra. Możesz się go przewrócić. Za dużo nie wiedziałaś, że to skrumisz jest kłujący. Okej. Okej, no ty bij dalej. Okej, zapomniałem o nim. Chyba jego gruszczka zadaje obrażenia buchowe. Kłute mieszczone właśnie. Zapomniałem o nim.
powiedział. Okej, dobra. Spoko. Nie musieli odpocząć. A, dobra, dobra, więcej krapu. Ja? Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Szpic enwitańskiego berła. Okej, to wszystkie. Kadłub tej łodzi jest pokryty pąklami. Coś wyrwało głębokie bruzdy tej szpicy. Ktokolwiek siłował przepłynąć między nimi, musiał być albo zdesperowany, albo niedoświadczony. Tak, właśnie. Tam coś jest. Było to chlupocze pod stopami. Po szczątkach łażu kraby. Okej. Coś znaleźliśmy ukrytego. Solidny stok. Chyba dokładnie taki sam ma. Kana. Ta, dokładnie taki sam. Więc się okej. Dobra, znaleźliśmy berło. Brakuje nam jeszcze tylko dziecka i kufra. Ale pójdę oddać to berło. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. Ja? Mamy twoje rzeczy. Tak, mam 3 kawałki. Chcesz powiedzieć, że udało ci się przejść obok tych opancerzonych potworów? Nie mam pojęcia jak... Słuchaj, jeżeli chcesz, dam ci ten ostatni fragment. W imię osoby, która kupi je wszystkie. Ja chcę tylko 200 pandów za dostarczenie tu ładunku. Brzmi uczciwie. Okej, dobra. Co ta umowa stoi? Trzeba ci udać się do lecznicy dusz w paprotnym brzegu i znaleźć Nance. Ona będzie wiedziała więcej o tym znalezisku. Wiem, że kupowała wcześniej inne od naszej załogi. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie. Hey there. Okej. My się temu przyjrzymy. Dobra, on powiedział, że poszli na wschód. Z tym kufrem. Samoloty. Widzieliście kogoś z kufrem? Nie, nie widzieli. Ty widziałeś kogoś z kufrem? Nie. Jest tutaj dom Oddy. Opuszczony dom, w którym już byliśmy. Na wschód. No tutaj nikogo nie ma poza Oddą. Lebejusze. Kręcimy się jeszcze tutaj. Poszukamy czegokolwiek. Okej. Walter, 3 palce. 4 osoby stoją wokół czegoś, co wygląda na drewniany kufer. Jedna z nich, siwawy i nieprzytomnie wyglądający typ, spogląda na ciebie i parska szyderczo. Poniliły ci się kierunki? Lepiej zawróć i idź dalej. Cholera, to już drugi wytr... oj... To był twój ostatni spacer na brzeżem. Okej, dobra. Balder, 3 palce, mań, kutli, bandyta, spear. Okej, zaraz się za nich zabierzemy. Tylko jakoś zajmiemy... pozycję. Okej. Dobra, zajmijcie pozycję. Ty odwróć ogień. Ty również. Ok.
Okej, paladin zajmie tutaj ile mu da radę. Już tryb obrońcy. Zajmiesz ich walką. Okej. Paladin rzucił się. On tutaj przeszedł. Dobra. Zaszedł Edera od tyłu, ale długo nie pożyje. Okej. Zajmujmy się napiętym bandytą może. Wrócimy zbroję wiary. No i standardowo zaczniemy ich ze strzelami. Okej. Co jeszcze możemy zrobić? O, okej. To możemy rzucić, to jest teraz na patyczkę. Zapominam często o tym. No, kończymy to budowę zamek. Dzięki, Hiro. Co ja tu mówisz? Pewnie mi się to przyda. Ty kogo bijesz? Tam, dobra, Eder. Okej, dokończ tego bandytę. Ty możesz... Dobra, tego Waldyra. Okej, to zaraz padnie. Okej. Co tu się stało? No, dobra. Strzelne odbicie. Balder trzy palce zginął. Szybko dosyć. Dobra, zajmij się teraz tą bandytką. Zejdziesz tego gościa z tyłu. Okej. O, przemieścił się po prostu. Myślałem, że zginął. A dobra. Co odwlecze, to nie uciecze. Mań kutlik. Okej, ten bandyt zaraz upadnie. Dobra. Ty, leć do niego od tylca. Tu możesz zacząć się rzucać czymś tam. Okej. Paladyn, dobra, niech się bije dalej. Okej, ładnie. Tu możesz przewrócić tego zbira, aby nie było paladyna. Możesz włączyć te pokońce. Okej. Już tylko ten jeden został. Okej. Okej. Poszło gładko. Ktoś do nas jeszcze strzela? A, tutaj zbir jeszcze jeden, jeśli nie zauważyłem gościa. Dobra. No to, że jest to fair. Dobra, co oni tu mieli? Większość z tego to złom. Hey there. Weź kufer. Sure. Dobra. A propos naszego zamku. Możemy w końcu pobudować koszary. Honey Barbakan. Tak, koszary. 2000 sztuk miedzi. 2 dni. Okej. Mm-hmm. Trochę to zajmie. Ale nie pozwolę się okradać przez jakieś obwiesi. Okej, jakiś dar... Czy tutaj widać dalej Daryna? Nie widać nigdzie? Nie, dalej ci ludzie. Okej. Wygląda na to, że musimy pójść z powrotem do tego słonego masztu. Że tam gdzieś się pojawił Daryn. Może gdzieś się ukrył, go przeoczyliśmy. Zaraz zobaczymy. Że Wade coś nam powie nowego? Nie. Dobra, sami klienci.
Do tego nic nie ma. Tu też nic nie ma. Okej. Sami strażnicy. Kucharz. Może Mea będzie coś widziała. How do you do? Nie. Powiedz mi coś o tym miejscu, bla bla bla. Okej. Nieważne. Kapitan Pepperjack. Okej, dobra, nieważne. Kolejny z dziewarki, może coś widziała? A, chyba nie. Chodźmy na drugim piętrze, może coś będzie. Widziałaś kogoś? Nie. Ty widziałaś kogoś? Nie. Szukamy dziecka. Jeszcze może kręcił się tu gdzieś? Chyba nie. Wygląda na to, że nie. Okej, jestem w kropce. Duży dom z... Tak, on też nic nie powiedział. No dobra. Przeczesałem całą okolicę pomiędzy tamtym statkiem a słonym masztem, a nic nie znalazłem. I nie ma nikogo innego, kogo mógłbym się zapytać o cokolwiek. Ty może widziałeś Darina? Nie. Nie. Niach. How do you do? Nie widziałeś kogoś imienia Darin? To imię coś mówi. Jeżeli go znajdziesz, pytaj, czy nie ma ochoty na pracę przy budowie. Widzę, że masz problem ze znalezieniem robotników. A przynajmniej robotników, którzy nie są zabobonnymi tchórzami, dobrze płacą, ale gdy tylko powiem im, w czym rzecz, klną się na panią lamentów i spluwają przez ramię. Wszyscy myślą, że od czasu zalania daru Ondry latarnia jest nawiedzona. Ech, wojny. W powodzi zginęło już dość tuż, by wypełnić latarnię po brzegi. Dar Ondry był zalany? Było to jedno z tych ciosów, które ostatecznie zdecydowały o klęsce wojska edyrskich pod koniec wielkiego buntu. Ale sporo nas to kosztowało. Cały dystrykt miał zostać ewakuowany, ale nie każdy zdołał opuścić go na czas. Ederczycy roznieśli na mieczach wszystkich, których znaleźli. Ci, którym udało się uniknąć rzezi, utonęli parę godzin później, gdy siły Hadreta zniszczyły tamę. Miejscowi mówią, że latarniczka była jedną z osób, które tu zostały i jedną z ostatnich, które zginęły. Nie wiem, czemu czyni to latarnię bardziej nawiedzoną niż resztę daru. To mnie nie powstrzyma. Dobra, czas by ktoś wreszcie zajął się tą absurdalną sprawą. Tylko uważaj, nie wierzę w bajki o duchach, ale to stary budynek, więc bądź ostrożny. Okej, dobra, żegnaj. Zabawne, przy okazji zabawne imię. Nie. Okej. Zbadam jeszcze tamte pomosty, które już mu oddam. O, to i on, zawartość jest nietknięta. Udało ci się. To znaczy, wiedziałem, że ci się uda, ale... O, dziękuję. Wszystko na swoim miejscu. Ratowałeś mi życie, przyjacielu. Naprawdę jestem ci coś winien. Oto moja tego niebawem wypłata, jak obiecałem. No nie ma potrzeby zatrzymania. Naprawdę? Ja dziękuję jeszcze za wszystko. Weź przynajmniej to. Kupiłem to w porcie w Edyrze jako amulet, ale... Chcę ci to oddać. Nie zapomnij ci tego. Ruch umiaru. Ja? Okej.
Zobaczmy, czym jest róg umiaru. Intelekt plus 2. Szyja. Dla kogo mógłbym to dać? W sumie chyba nikomu, co? Tobie mogę dać, bo ty nie masz nic. W sumie ty w ogóle masz bidny jakiś ekwipunek. Jak niespojrzałem na jego ekwipunek. Okej. Zostawię mu jego turban. Mimo, że nie stakuje się z rogiem, ale co tam. Okej. I nie ma nic. Okej. Ojciec Derina, o, tam widziała Derina po raz ostatni. Spadku Markana mówił, że dzieciak udał się w stronę Słonego Masztu, miejscowego Zantuza. Ale go tam nie ma. Dobra. Zajmujemy się innymi sprawami. Właśnie, jak nasza reputacja. Życzliwość 2 chyba? Uczciwość 2? Nie wiem, czy to wzrosło. Chyba nie. Nieznacznie pozytywna reputacja. No, dobra. Nasza reputacja w Zatoce Buntu rośnie. Okej, jakieś tu zbiry są. Co? Spadaj. Nie mam o czym gadać. Nie mam o czym gadać teraz. Co to za dom? Nie wiem. Nie jest to oznaczone na mapie. Więcej tych postaci. No cóż, idziemy. W sumie nasz paladyn ma trochę cienko z życiem, więc powinniśmy odpocząć. Ale chyba damy sobie jeszcze radę. W końcu... Nie będę ryzykował. Idziemy do Słonego Masztu. Ten darmowy odpoczynek. W sumie powinienem odpocząć, jak byłem, ale zapomniałem. Co to nam właściwie dawało? Redukcja obrażeń plus 3. O tej, okej. Ciekawe, czy się to stakuje z redukcją obrażeń z jego tarczy. Wszystkie... Nie, a to jest wszystkie obrony plus 5. A, dobra. Mówimy sobie... Odpoczniemy? Hey there! Okej. I w stronę latarni. Zjedziemy może tą drogą. Tędy, może znajdę coś, czego wcześniej nie zauważyłem. A nie, okej. To jest... Tu nie jest mielizna. Tędy się tutaj schodziło? Tędy. A, okej. Wygląda na to, że w niektórych tylko od czasu do czasu mielizna jest dostępna. Okej. Robi dużo sensu. Okej. Ciekawe, czy aż tutaj można by dojść mielizną. Wygląda na to, że tak. Chyba tutaj nie badałem. Okej. Jak woda się cofnie, to tam pójdziemy. Okej, tu jest nie. I dobra. Coś jeszcze potrzebujemy? Chyba nie. Dobra. W następnym odcinku.
Wchodzimy do latarni. Sprawdzamy, dlaczego ten quest nazywa się Zawodząca Banshee. Z pewnością tak przez przypadek. No i szukamy dalej może Derina. Kiedyś w końcu go znajdziemy. Może. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.